Od września ubiegłego roku trwa akcja zbierania nakrętek od butelek, które mają pomóc chorej Amelce. Celem zbiórki jest zakup pionizatora, który ma pomóc dziewczynce stanąć na nogi. Jak się okazało, sprzęt jest droższy niż pierwotnie zakładano, dlatego akcja została przedłużona. Do tej pory zebrano 4 tony nakrętek oraz 2000 złotych w czasie charytatywnego turnieju piłkarskiego. To jest jednak za mało, gdyż na pionizator potrzebna jest kwota 12 tysięcy złotych. Nakrętki można przynosić codziennie do Centrum Kształcenia Praktycznego.